I witam was serdecznie w taki zimowy poranek, znaczy zimowy, bardziej deszczowy, bym mógł rzec, może nawet rzeknąć ją. No, ostatnio dostaliśmy fajną zbroję, raczej chyba wcześniej. Ale tak, mamy tą zbroję i zauważyłem, że dam radę zabić jakiegoś z tych panów. Tylko nie wiem, jakiej ilości mogę ich zabić. Kurde, szkoda, że nie mam lepszego strzelania z łuku. Tak, i spadłem. Łatwiej byłoby to zrobić. Nienawidzę deszczu. Nienawidzę. Ostatni dzisiaj, cały dzień co gram. No to kurna deszcz. To jest najbardziej, wiecie, znana sprawa tutaj, nie? Co chwilę deszcz, deszcz, deszcz. Do cholery jasnej. Poczekajcie sekundę. Dobra, jestem. Po prostu patrzyłem, kto do mnie pisze, bo muszę wiedzieć, czy moja córuś już jest, czy nie. Żeby do niej zadzwonić. Dzisiaj dzień dziecka jest. Jak przyjedzie, to po prostu ją gdzieś tam zabiorę. Jakiś tam plac zabaw taki specjalny, wiecie, płatny. Ale no, najpierw, no chcę jej to powiedzieć. A mieszka trochę dalej ode mnie, więc no. No tak to wychodzi, nie? Tam są ludzie w ogóle. Tam są ludzie w ogóle. Ja chcę do nich podejść, do tych farmerów. Trzeba wyczyścić świat od poszukiwaczy, ale chcę zobaczyć, co robią tamci farmerzy. Przypadkowo ich zauważyłem. Siema. Hej. Co tu robisz? Uciekłem z farmy Bengara. Nie chciałem zostać rozszarpany przez jakieś stworzenie, które może w każdej chwili przekroczyć przełęcz. Nawet sobie nie wyobrażasz, jakie paskudstwa wyłoniły się stamtąd w ciągu kilku ostatnich dni. Chyba jednak mogę to sobie wyobrazić. Jak ci się tu żyje? Muszę tylko uważać na bandytów. Z dwojga złego wolę to. Dobra, czyli ci wszyscy bandyci się ukryli. Znaczy nie bandyci, ci farmerzy się ukryli tutaj. Czyli Bengara, trzeba będzie tam pójść, czekajcie. Dobra, jestem z powrotem. Że zacząłem jakieś filmiki oglądać, coś tam, zapomniałem, że odcinek nagrywałem. No i wracam do was. Jest tu poszukiwacz kolejny. Trzeba się nim zająć. Wszystko od nas zależy, czy nasz charakter piękny zabije i trafi tego typa. Mamy za niski skill w strzelaniu, muszę być kolejnym strzelcem. Muszę mieć 100% celności, to by było zarąbiste. Dobra, idziemy tam na górę. Trzeba zgasić ich. W obozie bandytów. Może mamy tam teraz akrobatykę, to możemy naprawdę szybko się poruszać.
Najgorsze jest to, że ja tak teraz zmarnowałem jakieś pół godziny na oglądanie jakichś głupich filmików, nawet więcej może. Bo kurde, myślę, że ta osoba do mnie odpisze coś tutaj, coś ten. I potem ja teraz na przykład włączam odcinek i pewnie zaraz napiszę. Minie 5 minut, zaraz napiszę, nie? Ja takie, kurde, bym już cały odcinek miał nagrany. Żyjemy? Jakkolwiek to nazwać. Chociaż deszcz przestaje padać. A właśnie, głupi jestem, zapomniałem wam powiedzieć. Zmienię jedną rzecz. Naszyjnik jakiś wybrę może na przeciwko ogniu. To jest nas, też nas tak nie będą bić. Bo to też jest wielka różnica. Że ja nie noszę żadnego naszyjnika. Siła i zręczność. A muszę mieć ten naszyjnik, dobra. O, wodnego kręgu mogę. O, przed ogniem 3. Dobra, założenie tykalności. Mój łuk się zdjął. Nie ma tu nikogo, to jest w ogóle skrzynka. Mamy dużo teraz wytrychów, więc nie mam żalu. Nie będę miał żalu, jeżeli mi się zepsuje. Muszę pamiętać, że zmieniłem pierścień. Ciekawe mnie, czy ja tam zabiłem wszystko w tunelach. Zdaje mi się, że tak, ale wiadomo, lepiej sprawdzić te tunele. Nie, ja tutaj, ja pamiętam, ja wszystko zmieniłem, bo to było za proste jednak. Nie było takie ciężkie. A już się zastanawiałem, czy na pewno, czy nie. Dobra, czy jednego zabiliśmy w tym obozie bandytów? Może w górskim obozie bandytów ktoś jest, ta? Czy to prawda, że tutaj jeszcze jakiś jest może na górze? O, tutaj nie ma. Zobaczmy w drugiej wieży. W drugiej wieży się nie jeży. Zabijmy tych wszystkich tutaj, tych naokoło, co chodzą po farmie Onara. Nasza misja na dzisiaj. Oczyścić farmę Onara. Tam jest dalej ten bandyta. Pamiętacie go? Nie mogliśmy go zabić ostatnio. No teraz to mnie wkurzyłeś. Przedam po swoje revenge. Zemściłem się na nim. To była zemsta, tak? Proszę się, nie ma czego plądrować. Nie ma czego. Nie chciałem iść do łóżka. Tutaj leży jeszcze martwe ciało. Czyli martwy człowiek. Falling in Reverse, nie wiem, czy ktoś kojarzy. Revan by kojarzył. Pewnie. Jeden z moich kochanych widzów. Tak, on by kojarzył pewnie. Wypuścił nowy piosek, nawet nie widziałem 3 tygodnie temu. No tak mogłem powiedzieć nawet miesiąc, bo nie jestem dokładnie, nie wiem kiedy. O, nazwana Ronald. Ja pierdziele, piękna, właśnie słuchałem nawet reakcji. Ja lubię ogólnie oglądać reakcje innych ludzi też. Mam taką manię. Obejrzę sobie coś, to już na drugi raz chcę coś posłuchać, obejrzeć to sobie z reakcją słucham.
Lartu ich nie ma. No, więc zarąbiste. Dzięki akrobatyce możemy, wiecie, z większej ilości rzeczy skakać. Nie wiem, nie chcę chyba aż tak próbować. Trzeba złapać wszystkich tych... Oni są tutaj na polach. Właśnie, nie boimy się teraz upadków dzięki temu. Ja myślałem, że tam w obozie medytów będzie ich więcej, jeżeli on mówił, że tam oni się, wiecie, osiedlili. To jest jeden przed tym, pamiętam. Mieli jakieś znaki, mają czy czarne perły, to są czy czarne rudy. Nie, czarna ruda jest jedna. Mam jakieś czarne gówna przy sobie. Czarna perła. Ale jedna? Każdy z nich coś... O to! Węgiel oni mają po prostu. Się dziwić. Widziałem jednego jeszcze przed. Czy to się tak przejść? No, Bengara coś tam podeszło. Zaraz tam pójdziemy. Chcę Torlofa trochę uspokoić. Tam jest poszukiwacz. Trzeba ich wszystkich połapać. To w ogóle. My polujemy na nich, nie oni na nas. Podeszłem trochę bliżej. Wszystko zależy od tego, czy nie zmienią spela i czy ja trafię. Gdybym ja trafił za każdym razem, gdy strzelam, to było wiele prościej było, nie? Teraz smutne picie potionów. Ja mnie zebrałem tych roślin. Shame on me, nie? W większej ilości ich zabijamy niż nie zabijamy, więc warto. Ej, to ten kurde tutaj. Masz farta, że mi tutaj kurde kilka strzał weszło w ścianę. Nie wymkniesz się. Jak na razie idzie mi dobrze. Bić podionów. Czekajcie, bo telefon. Bo i tak mówiłem. Dobra, jednak Curusi nie będzie w domu, więc nie będę mógł się skontaktować. Szkoda. Bardzo szkoda. Mam nadzieję, że jeszcze... Ciekawe, czy jeszcze gdzieś są poszukiwacze. Ach, czekajcie. Ach, dobra, dobra, bo ja ten odcinek cały czas szczerze... Ten odcinek z ciekawości powiem, że jest nagrywany prawie 2 godziny. Jest 15 minut, ja nagrywam go 2 godziny. Przez to, że cały czas ktoś coś do mnie chce. Wydzwania, dzwoni. I kurna, no nie mogę się dograć. Nasz kolega coś powie? Co tam? Uwijasz jak pszczółka, co? Jesteś najemnikiem, prawda? Mogłem się domyślić. Proszę, nie bij mnie!
Będę nawet pracował, dobrze? Nawet. A co tu się dzieje? Co to są za przyjaciele? To się chyba w ich tym, że oni tu stoją. Hej, ty! Tam jest coś. Czy coś się stało? Musisz mi pomóc. Ludzie w czarnych szatach włamali się do mojego domu. Wiem, że was, najemników, nie stać na dobre serce, ale ja zapłacę. Ci ludzie mówili, że czegoś szukają, ale nie w moim domu. Proszę, pomóż mi. Spraw, by stąd odeszli. A co wy powiecie? W ogóle on się nazywa Tilt, a Tilt po angielsku to jest chyba taki, myślę, że easter egg, bo Til, taki Tilt, Til jak Tilt, tak to wiem, no, bo Tilt to jest po angielsku zrozłościć. Orzesz, kurna, tam jest ich dwóch. Nie wiem, czy dam radę dwóch rozciapać. Ale ty, kurde, panie, spokojnie. Zabij go. Ale potionów straciłem przy tym dużo. Tak, oni się jeden zabił innego. Więc ty trochę sami pomogli. Tak, mi minus jest to, że nie trafią często łukiem. Jakbym trafił cały czas, to by było o wiele lepiej. I to wychodziło. Zombie tu w ogóle jest. Nie wiem, co to robią zombie. Ale zagrałbym w Dolinę Zombie. I to łucznikiem. Pewnie tak będzie. Przez to, że się w Robin Hooda nagrałem ostatnio, wiecie, przyszedłem Robin Hooda. Po prostu granie łucznikiem w grach to jest dla mnie. Uch. Dobra, nikogo już tu nie ma. Twój dom jest pusty. Ludzie w czarnych kapturach odeszli. Wspaniale się spisałeś. Onar powinien się cieszyć, że pracują dla niego ludzie tacy jak ty. Nie tak szybko, przyjacielu. Bełkotałeś coś wcześniej o nagrodzie, nieprawdaż? A może coś mi się przesłyszało? Mogę jedynie dać ci odrobinę złota i prosić, byś mnie oszczędził. W takim razie dawaj. Śpieszy mi się. Proszę. Oj, o, baba. Bardzo, ale to jest bardzo dużo pieniędzy. Nie wydaje mi się, że są tu jeszcze jacyś.
Jacyś inni. Więc mogę wrócić, oddać tę misję. Mam nadzieję, że się zaliczyła. Ty, chciałbym wypłatę od Onara za to, co zrobiłem. Mogłem ci powiedzieć. Po prostu wcześniej. Trzeba odczekać. Inaczej bym się do tego nie zamiał. Wiem już, w co wierzyć. Dużo by mnie to kosztowało. Trzeba po prostu słuchać. Mnie mówili, co nie musisz już się obawiać tych zakapturzonych postaci z gór. Załatwiłeś ich? Gratuluję. Coś mi się w nich nie podobało. Założę się, że mielibyśmy przez nich niezłe kłopoty. Oczywiście wie wszystko lepiej. W końcu to była jego. Oj, mielibyście. Ja też. To rzeczywiście prawda. Kiepska sprawa. To rzeczywiście prawda. Będę się lepiej trzymać. Idę do kurde. Do Onara po pieniądze. To żadna tajemnica. Myślisz, że ja mam lepiej? Mnie mówili co innego. Mówię ci przecież nic być tego pewnie. Można na tym polegać. Zapłać mi moją tygodniówkę. Ach tak. Oto twoje pieniądze. 40 sztuk złota. Naprawdę wierzysz? To jest nic w porównaniu co dostałem od samego farmera. W końcu i tak go oczywiście dorwaliśmy. Będę się lepiej trzymać od tego z dala. Mówię ci przecież nic nowego. Czy coś się w końcu zmieni? Nie, ale on wierzysz w co wierzysz. To cokolwiek obchodziło. I pójdziemy sobie na piechotę, bo po drodze był jeden poszukiwacz. Nikt nie chce bym go zdjął. To było oczywiste. Nie mam czasu na takie rzeczy. Będę się lepiej trzymać od tego z dala. Ciągle to samo. Idę na farmę Bengara. Już mogę zdjąć wszystkich tych czarodziejów. Tylko minus jest taki, że no biją mi trochę. Nieważne, czy założę ten amulet, czy nie założę ten amulet, to i tak jest to samo, nie? Ja nie umiem cię niestwora zabić, więc nie wie, jak się na razie dupa trochę. Ale myślę, że jak będę miał dwa razy mocniejszy łuk, to się uda. Zabiliśmy się nawzajem. Widzicie, jaka różnica jest? Jeżeli ja trafię, to zabiję go szybko, ale jeżeli on trafi, to on mnie zabije. Śmieszna komedia. Trzeba będzie się zaopatrzyć w jak najwięcej potionów. Wszystkie trzeba skupywać od razu, jak zobaczymy. Nie będzie tu żadnych potworów. Nie ma. Szukam, wiecie? Każdy eks mi się przyda. Muszę iść ogólnie na farmę Bengara. Tutaj poszedłem tylko dlatego, że chciałem zabić tego, potem się uszczepnę na przykład na farmę Onara, żeby nie chodzić. Ale muszę iść na farmę Bengara. No właśnie. Tak. Widzi i słyszy się to i owo. Myślisz, że ja mam lepiej? Powinien był wiedzieć lepiej. Użyję trochę tej magii, bo... Nic tu nie ma. Mam trochę czarów, właśnie. Muszę ich trochę czarami rozpierdzielić.
Mam na 9 dużo ognistych strzał. Widzę go. Gdzie jest ten 5 wichru? Gdzie jest kurde ten spell na 9? O, wkurza mnie ten. No kurna. Poszukiwacz mnie już wkurzył. No patrzcie, on sobie idzie po prostu. Chami prostak. Straciłem przez niego tyle speli. Naprawdę. Jak tak można mnie zostawić, w ogóle iść sobie bez powiedzenia elo. Nie wiem, czy osiągnę kiedyś 160 zręczności, ale to było świetne. Wiem, że muszę coś osiągnąć, bo jak mam zabić orków, jak nie mogę ich pokonać? A przecież w nocy kruka tyle mnie jeszcze czeka. Wiem, że smocze zębacze są u niego. Ciekawe, jakby w tej grze była nowa gra plus. Ja pierdzielę, to było fajne. Fajne statystyki od początku gry. Ej, Banger jest, ale wszyscy inni uciekli. Strażników już nie ma, a Baltazar znowu może korzystać z twoich pastwisk. Dlaczego? Bo ja tak powiedziałem. W porządku. Jak sobie życzysz. Niech wyprowadza swoje zwierzęta gdzieś za pola uprawne. Jak wygląda sytuacja? Malak zniknął i zabrał ze sobą wszystko i wszystkich, którzy mogli dla mnie pracować. Mówił, że kieruje się w góry. Nie mógł już tu wytrzymać. Codziennie z przełęczy wypadają hordy potworów i grasują na płaskowyżu. To mnie wykończy. Gdybym tak miał przynajmniej kilku pomocników albo najemników. Był nawet taki jeden, co chciał dla mnie pracować. Ale chyba zmienił zdanie. Zdaje się, że nazywał się Wilk. Wszystko będzie dobrze. Bez Malaka nic tu nie zostanie zrobione. Jeśli wkrótce coś się nie wydarzy, będę musiał opuścić swoje gospodarstwo. Mam nadzieję, że niedługo wróci. Dobra, trzeba będzie ochronę im tutaj zrobić. Właśnie... Mogę powiedzieć tamtemu, że może tamte na pastwisko wystawiać swoje... O Jezu, to jest poszukiwacz gdzieś. Dobrze, że zmienił spela. Zabiłem już tych
poszukiwaczy dużo, ale idą kolejni. Ciężko się z nimi walczy, wam powiem. Mam może spele. Ty, bryły lody, świetne. Niczego tu nie znajdę. Nie ma czego niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę? O, musiał on paść dopiero. Wtedy się zaliczyło. To nie ma sensu, ich ogień nie razi. Nie ma co się dziwić. Nie mogę misować. Nie miałem pociągi szybkiego biegania, co jest w ogóle śmieszne. Dobra, to nie ma tak. Ja muszę się tepnąć do farmy. Gdzie tu mamy te peki? Ale to w kolejnym odcinku. Ja wam żegnam. Do zobaczenia. Cześć.